Cześć i dzień dobry wszystkim. Są takie tematy, do których ciężko zmontować film. Nie mam pomysłu na to, jak je zwizualizować, co przy nich pokazać. Dlatego postanowiłem spróbować nowej formy podcastu. Czyli nie ma obrazu, ja będę tylko opowiadał o tematach. Proszę dajcie znać, czy taka forma wam się podoba, czy to jest coś, czym jesteście zainteresowani, czy raczej tego unikać. Na pierwszy ogień wybrałem sobie temat, który od dłuższego czasu próbuję zmontować, zwizualizować, zrobić film. Natomiast tak jak powiedziałem, nie mam pomysłu, jak to zrobić dobrze, jak to zrobić ciekawie. Zwłaszcza, że jest to temat, w którym ciężko namówić osoby do tego, żeby się pokazały na ekranie, żeby udostępnić swój wizerunek. Bo jak się domyślacie z opisu, albo się nie domyślacie, chodzi o to, jak wprowadzać nowe osoby w squasha. I od razu zacznę od kilku założeń, wytłumaczeń, o czym dzisiaj będę mówił, a o czym mówił nie będę. Nie będę mówił o tym, jak dzieci wprowadzać w squash. Z prostego powodu nie znam się na tym. Na blogu, gdy jeszcze do niego pisałem, wielokrotnie powtarzałem, że nie poruszam tematyki dziecięcego squasha, bo zwyczajnie się na tym nie znam. Temat jest cały czas przede mną, wnuczki dorastają. Pewnie będę chciał z nimi na kort iść, się z nimi pobawić, więc będę musiał się choć trochę w to zagłębić i może wtedy w kooperacji z kimś, kto się na tym zna, coś nagramy, coś na ten temat opowiemy. Na razie temat odłożony na bok. W dzisiejszej mojej pogadance będę chciał się skupić przede wszystkim na tym, jak zarażać squashem osoby dorosłe, które ze squashem nigdy jeszcze kontaktu nie miały. Czyli bierzemy kogoś na kort po raz pierwszy i co zrobić, żeby ta osoba na tym korcie została, a nie uciekła z niego z krzykiem. Temat wydawać się może banalny, ale wcale prostym nie jest. Żeby zacząć o tym w ogóle mówić, wydaje mi się, że trzeba by sobie zdefiniować różne typy osób, z którymi na kort pójdziemy, albo które zdecydują się z nami na kort pójść. Bo troszkę inaczej podejdziemy przy tym pierwszym razie na korcie do, nie wiem, powiedzmy młodej osoby, bo może być to zarówno mężczyzna, jak i kobieta, którzy są ukierunkowani na współrywalizację, którzy lubią wyzwania, przychodzą na kort się zmęczyć, ściurać, powalczyć, a troszkę inaczej podejdziemy do osoby, która jednak woli dobrą zabawę, na korcie chciałaby miło spędzić czas, ten element kompetytywnej rywalizacji ich nie obchodzi, a czasami nawet zniechęca. Więc dla obydwóch takich typów osób, charakteru, trzeba wymyśleć trochę inne zajęcia, trochę inne prowadzenie tego pierwszego spotkania. Z mojego doświadczenia wprowadzania różnych osób na kort, powiem wam, że spotkałem jeden, drugi typ człowieka. Jednego i drugiego nie umiałem poprowadzić. Wymagało to sporo czasu, przemyśleń z mojej strony, żeby się nauczyć, jak takie osoby na korcie traktować, jak do nich podchodzić, co im zaproponować, żeby to dla nich było ciekawe. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że squash nie jest dla wszystkich, wszystkich nie zadowolimy. Więc nie ma się co nastawiać na to, że każda osoba, która z nami na kort pójdzie, złapie bakcyla i w tego squasha będzie grać. To jest najgorsze podejście, jakie możemy sobie wymyśleć, czyli iść na kort z kimś z nastawieniem, że go tym zarazimy. Myślę, że dobrym podejściem jest takie, żeby iść z tą osobą na kort z nastawieniem z naszej strony takiej, że ona się będzie dobrze bawić. No nie, my się mamy dobrze bawić, bo my zazwyczaj ze squashem się dobrze bawimy. Chcemy, żeby ta osoba się dobrze bawiła, miło spędziła czas. Być może dzięki temu poznała, zrozumiała squash, znalazła w nim coś, co ją zachęci do tego, żeby na kort powrócić. I być może nawet w konsekwencji dłużej na tym korcie zostać. Może zacznę od osób, które właśnie są chyba największym wyzwaniem dla nas grających w squasha. Ponieważ squash w dużej mierze, przyciąga osoby, które lubią rywalizację. Osoby, które nastawiają się na sportową rywalizację, walkę z przeciwnikiem.
Więc mamy jakiś tam określony mindset. Tak? Jako mindset rozumie te nasze predyspozycje, cechy umysłu, które powodują, że chcemy właśnie w takiej rywalizacji brać udział. I my, osoby z takim podejściem, możemy mieć problem z wprowadzeniem na kort kogoś, kto przychodzi po raz pierwszy i przychodzi dobrze się pobawić. Osoby, które chcą się dobrze pobawić, na korcie niekoniecznie interesuje ten element rywalizacji, a wszystko inne. One mogą chcieć się pobiegać, poruszać, pobiegać z paletką, zobaczyć, co to jest, czy jest tym coś, co ich zainteresuje, co sprawi im frajdę. Ja, zaczynając z takimi osobami, najczęściej zaczynam od zwykłego odbijania piłki. Oczywiście dopasowując poziom piłki do przeciwnika, do tego, czy ta osoba już z jakimiś sportami rakietowymi miała do czynienia, czy nie, trzeba wybrać odpowiednią piłkę. Jeżeli to jest osoba, która nigdy nie miała do czynienia ze sportem rakietowym, zakładamy, że może mieć problem tej koordynacji rakieta-ręka i nie, może nie trafiać w piłkę, może nie biegać dość szybko, wybieramy piłkę największą, tą niebieską, dużą, treningową. Ta osoba i tak nie będzie czuła żadnej różnicy, a nam chodzi o to, żeby miała jak największy komfort w trakcie gry na korcie, jak najwięcej zabawy, a wiadomo, że zabawy będzie tym więcej, im częściej udaje się rakietą piłeczkę trafić, tą piłeczkę o przednią ścianę uderzyć. Gdy już mamy wybraną rakietę, piłkę, rakieta też fajnie, żeby to była jakaś w miarę dobra, ale nie twarda, nie wymagająca, żeby tej osoby później nie bolała ręka, żeby się nie irytowała, że rakieta za mała. Oczywiście ona zazwyczaj będzie wizualnie za mała, nie powierzchniowo, ale to ważny jest ten komfort psychiczny tej osoby, więc wybieramy rakiety o kształcie raczej okrągłym, nie łezkę, z dosyć miękko naciągniętym naciągiem, tak żeby te piłeczki jak najłatwiej było odbijać i jak najdalej latały. Kolejna rzecz, ustawienie osoby na korcie. Ja nie opowiadam o regułach gry osobom na początku. Po co je zanudzać? Po co na dzień dobry psuć dobrą zabawę? Te osoby i tak w większości z tego tekstu nie zrozumieją. My się pewnie gdzieś zaplączemy, próbując wytłumaczyć, gdzie odbijać, gdzie nie odbijać. Jak się ustawić w serwie, w trakcie serwu, które linie grają, które nie grają, bez sensu. Na dzień dobry mówię, że odbijamy pomiędzy dolną czerwoną linią z przodu, a górnymi czerwonymi liniami u góry. Piłka może odbić się od każdej ściany, przy czym tylko raz od parkietu. I zazwyczaj to wystarczy. Czasami jeszcze trzeba pokazać, czasami są pytania dodatkowe o to, a po co są dodatkowe linie, a co tam, co serwem i tak dalej, i tak dalej. Mówię, że w tej chwili nie ma to żadnego znaczenia, najpierw sobie poodbijajmy, zobaczmy, jak sobie radzisz, a później pójdziemy dalej. Wierzcie mi, w wielu przypadkach to działa. Jeśli sami tego próbowaliście, takiego podejścia, to doskonale wiecie. Jeżeli nie, to spróbujcie kiedyś z osobą, która przyszła właśnie dobrze się bawić, a nie od razu rywalizować. Kiedy już to wszystko mamy ogarnięte, proponuję tej osobie, żeby stanęła z lewej bądź prawej strony kortu. Pozwalam wybrać. I to jest też ważne, żeby to ta osoba ustawiła się tam, gdzie jej zdaniem będzie się lepiej odbijało. Kiedyś robiłem tak, że starałem się ustawiać osoby na forehandzie, bo zakładałem, że forehand będzie łatwiejszy do zagrania, będzie im łatwiej w to wejść. Natomiast wydaje mi się, że to nie ma znaczenia, niepotrzebnie tą osobę stresujemy. Jeszcze w dodatku, jak powiemy, że forehand jest łatwiejszy, to ją zniechęcimy do zmiany strony i później możemy za chwilę mieć jakiś problem, a dodatkową blokadę psychiczną zupełnie bez sensu. Pozwalamy tej osobie się ustawić i zagrywamy piłkę tak, żeby poleciała na nią, ale nie na nią centralnie, na jej ciało, tylko na rakietę, tak żeby jej było jak najwygodniej odbić. Zakładam, że jak my już chwilę gramy, potrafimy w miarę celnie tą piłkę pokierować, więc jesteśmy w stanie trafić w taki sposób, żeby to było jak najwygodniejsze dla tej osoby do odbioru. No i zagrywam parę odbić. Może się tej osobie uda odbić, może nie. Jeżeli się nie udaje, jeżeli jest jakiś znaczący problem, to wtedy proponuję przesunięcie się na korcie trochę do przodu, trochę do tyłu, tak żeby było wygodniej, najwygodniej, jak najwygodniej dla tej osoby odebrać.
celem tego ustawiania się i przymierzania się do pierwszych uderzeń jest to, żeby ta osoba jak najszybciej była w stanie trafić w piłkę i zagrać ją o przednią ścianę. Cała zabawa w squashu zaczyna się, jak trafiamy w piłkę, jesteśmy w stanie w nią uderzyć i jeszcze na odbić, więc dążymy do tego, żeby ta osoba jak najszybciej tę zabawę, ten fun poczuła. I tutaj może być różnie. Kiedy wprowadzałem córkę na kort, ustawiła się dość mocno przed przednią linią, w sumie to ja ją tak ustawiłem. I to było dla niej wygodne. Kiedy żonę wprowadzałem na kort, stanęła tuż za koks, za boksem serwisowym i faktycznie się stamtąd dobrze zagrywało. Więc mamy tam ustawioną, tą nową osobę ustawioną, zagrywamy do niej i ważne teraz jest, jakie my podejście do tego prezentujemy. Co mówi nasze ciało, czy my się dobrze bawimy? Bo powiedziałem, że z jednej strony ta osoba musi się dobrze bawić, ale żeby ona się dobrze bawiła, nie może widzieć, że my się nudzimy. Dużo osób, które szczególnie z pracy, o jak prowadzałem osoby w squasha, to osoby miały opory, albo ty się będziesz ze mną nudził, albo ja nic nie potrafię. Absolutnie nie, zawsze tak mówię, że to nie jest tak, że ja się nudzę, bo dla mnie to jest świetna okazja, żeby poćwiczyć rzeczy, na które normalnie nie mam czasu. I taka wizyta z nową osobą to jest czas, kiedy możemy popracować bez mała, no, porównałbym to z ghostingiem, czy tam jakimiś wolnymi ćwiczeniami odbić. Bo naprawdę mamy dużo czasu między odbiciami, żeby pomyśleć o tym, jak prowadzimy rakietę, jak się ustawiamy, jak zagrywamy. No i przede wszystkim naszym celem w trakcie takiej wizyty na korcie z nową osobą jest trafiać jak najcelniej w jej kierunku, w kierunku jej rakiety. Więc pracujemy nad celnością naszych zagrań. Ja uważam, że to są świetne ćwiczenia, bardzo lubię chodzić z nowymi osobami na kort. Z jednej strony motywuje mnie to, żeby iść na kort i poćwiczyć proste rzeczy, a z drugiej strony właśnie mam wymówkę, czas na to, żeby te rzeczy faktycznie robić, bo samemu nie zawsze się chce, nie zawsze się udaje. No i trzeba dobrze się bawić. Moja żona powiedziała coś bardzo mądrego, kiedy byliśmy razem na korcie, kiedy mi się nie udało zagrać, coś tam wypadło i powiedziała, to twoja wina. Kiedyś też córka mi coś takiego powiedziała. Oczywiście w żartach, ale kurczę, mają rację. Jak jesteśmy z nową osobą na korcie, wszystko co idzie nie tak, to jest nasza wina. Ja nie mam żadnej napiny, wprowadzając nowe osoby na kort. Tak jak powiedziałem, jestem skupiony na tym, żeby one się dobrze bawiły, przyjemnie spędziły czas, a przy okazji, żebym ja się nie nudził. Bo jak ja się będę nudził i to będzie widoczne, to te osoby się przestaną dobrze bawić. Więc z jednej strony wymyślam sobie ćwiczenia, które sprawią mi przyjemność, będą dla mnie jakieś efektywne, nie będzie to czas nudzenia się. Z drugiej strony czasami osoba, z którą jestem na korcie, wprowadza element zabawy, dobrze się razem bawimy i to też jest fajne spędzanie czasu i nawet nie trzeba nic wymyślać. Widziałem to, sam też chyba coś takiego przerabiałem, że wchodziłem z nową osobą na kort i się irytowałem, że ona nie potrafi trafić, nie potrafi się ustawić do tej piłki i podpowiadałem jej, jak trzymać rakietę, jak się ustawić, traf dobrze. I to jest złe podejście na początek, wam powiem. Jeżeli wchodzimy z osobą dorosłą, nawet z jakimś, z osobą pełnoletnią, ale jeszcze w wieku młodzieńczym, powiedzmy tak, no to oni nie szukają zawodostwa, techniki, nie chcą być perfekcyjni zazwyczaj, tak? W tym, jak wchodzą na kort, oni szukają dobrej zabawy, oni chcą poczuć przyjemność z tego, że są na korcie i tym squashem się bawią. I jak już powiedziałem na początku, powinniśmy im to ułatwić i tym ułatwieniem na pewno nie będzie mówienie im technice, ustawianie ich, korygowanie ich błędów i tak dalej. Wszystko jest naszą winą. Nie trafili w piłkę, no za szybko im zagraliśmy. Nie dobiegli do piłki, no za daleko im zagraliśmy. I tak dalej, i tak dalej. Mam osoby takie, z którymi wchodzę na kort i są wybiegane, wysportowane, ale nie znają squasha, nie miały nigdy rakiety. No to dosyć szybko wprowadzam im ten element, że zagrywam z jednej strony na drugą. Na początku jest to tak, że im pokazuję palcem, ręką albo podpowiadam głośno, na którą część kortu będę nagrywał, żeby oni mieli czas przebiec, dobiec. Bo wiadomo, że te osoby nie mają nawyku stania w te, wracania do te, w ogóle nie rozumieją te. Też im o tym nie mówię, bo po co? Natomiast mówię im, gdzie piłka poleci.
I jak ktoś jest w dobrej kondycji wybiegany, ma dobry zryw, no to, to taka osoba ma niezłą zabawę, jak ja przeganiam ją po korcie i ona lata z kąta w kąt, a jej podpowiadam, gdzie piłka poleci, bo ona też jeszcze nie ma tego zmysłu, nie ma wyrobionego umiejętności przewidywania, gdzie piłka się odbije. Więc trzeba jej podpowiadać. A jak się ktoś taki na korcie porządnie zmęczy, porządnie wybiega, to ma z tego świetną zabawę. A my przy okazji mamy świetną zabawę w celowaniu i w posyłaniu piłki tam, gdzie sobie zamierzymy. Jeżeli jestem z osobą, która nie jest wybiegana, jest bardziej statyczna, być może ma otyłość, być może zaczyna uprawiać sport, próbuje wdrożyć się w jakiś sport, wtedy raczej jest to nagrywanie bardziej statyczne. Czyli dbam o to, żeby grać dokładnie na tą osobę, żeby ona za wiele nie musiała się ruszać, a wierzcie mi, że i tak się będzie ruszała, i tak się spoci. Jeżeli tego nie doświadczyliście na korcie, to mówię wam, że tak jest. No, wprowadzałem wiele nowych osób, które przez długi czas miały pracę siedzącą, zmagają się z otyłością, wiedzą, że albo chcą zacząć dbać o swoje zdrowie, swoją kondycję, skłoże jest dopiero pierwszą aktywnością, którą się będą bawić, i z takimi osobami chodzę delikatnie. I tutaj może jeszcze bym chciał nawiązać do rozgrzewki, bo ważna jest, jak zawsze, tak, ważna jest rozgrzewka. Jeżeli wchodzimy z osobą sprawną fizycznie, która będzie dużo biegała, będzie się zapalała do piłki, będzie chciała grać, mocno uderzać, trzeba zadbać o to, żeby miała właściwą rozgrzewkę, żeby ta osoba wchodziła rozgrzana, bo sobie może zrobić krzywdę, bo pamiętajmy, że jeżeli ta osoba nie gra w squasha, nagle zacznie używać mięśni innych niż zazwyczaj, trochę inaczej niż zazwyczaj, i to jest łatwy przepis na kontuzję, jeżeli ktoś wejdzie nierozgrzany, nieprzygotowany. Więc to my, jako wprowadzający, powinniśmy zadbać o właściwą rozgrzewkę, upewnić się, że ta osoba jest rozgrzana, bo znowu, że jak ona zrobi sobie krzywdę, no to pomimo, że to jest osoba dorosła, wydaje mi się, że to jest jednak po części, w dużej części nasza wina. To my, jako ten wprowadzający, czasami z tego tytułu stajemy się też trochę autorytetem dla tej osoby, powinniśmy pokazać jej, jak się rozgrzać, powinniśmy razem się rozgrzewać, to jest wtedy idealne, jak jesteśmy w stanie razem się rozgrzać. Troszkę inną rozgrzewkę, trochę inną formę rozgrzewki będziemy mieli dla osoby nowej, która wchodzi na kort, a nie ma kondycji. Gdybym z moją żoną, kiedy ją wprowadzałem na kort, zrobił zwykłą rozgrzewkę, którą ja robię, to ona po 15 minutach by odpadła i już na kort by nie weszła, bo by nie miała sił. Więc zrobiliśmy sobie rozgrzewkę dopasowaną do jej możliwości i naszych potrzeb. Już na samym korcie trochę biegania, trochę wymachów, skłonów, jakieś tam przysiady. Musicie sami sobie dopasować, co chcecie zrobić. Nasza rozgrzewka trwała 4-5 minut, ale była wystarczająca, bo wiedziałem, że ona nie będzie dużo biegać, ona będzie skupiała się przede wszystkim na trafieniu w piłkę i uderzeniu tę piłkę jak najmocniej, tak żeby dotarła do przedniej ściany. Więc tutaj rozgrzewka była zupełnie inna. Kiedy wprowadzałem chłopaków z pracy, znowuż osoby, tryb siedzący pracy, głównie przy komputerze 8 godzin dziennie, a czasami i dłużej, bo główna aktywność to granie w gry albo robienie innych rzeczy znowuż na komputerze, to też ta rozgrzewka musiała być odpowiednio dopasowana, ale ponieważ idziemy w grupie, wtedy bodajże byliśmy na 4 kortach, chyba najwięcej nas było, 8 osób czy nawet 9, na jednym korcie wtedy robię taką grupową rozgrzewkę dla tych wszystkich osób, około 5-10 minut. Rozgrzewam się aktywnie z nimi, dbam o to, żeby wszyscy się dogrzali i nikt nie ściemniał. W takiej grupie trochę może być problem, bo mogą być osoby na różnym poziomie rozwoju fizycznego, o różnej kondycji, ale to trzeba dopasować się, przygotować, później ewentualnie poprosić jakieś osoby, żeby jeszcze osobno z nimi dogrzanie się zrobić, jeśli część grupy już jest zmęczona, a część jeszcze się nie dogrzała. To chyba wszystko w temacie takich osób zupełnie zielonych. A nie, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Trzymanie rakiety. Żonie pokazałem, jak prawidłowo trzymać rakietę po około 30-35 minutach pobytu na korcie. Z tego prostego powodu, żeby jej nie zniechęcić, nie pokazać jej kolejnej rzeczy, o której musi myśleć,
dopiero w momencie, kiedy ona była w miarę rozegrana, już trafiała dość swobodnie w tą piłkę, zaczynała pytać, albo widziałem po jej postawie, że coś w tym jej odbiciu nie pasuje, coś jest z niej tak, wtedy jej dopiero pokazałem, jak trzymać rakietę. No i znowuż śmiechy, chichy z tego tytułu, że Przemek zapomniał, ale zrobiłem to zupełnie celowo, tak jak powiedziałem, właśnie po to, żeby zbyt wielu zmiennych, zbyt wielu rzeczy, o których ta nowa osoba musi myśleć, pamiętać, nie wprowadzać na początku. Takie rzeczy wprowadzamy sukcesywnie. Tak samo zmiana strony. Jak mamy nową osobę, nie grała w żadne sporty rakietowe, nie potrafi, nie ma koordynacji, nie potrafi trafić w piłkę, zaczyna nagle trafiać tę piłkę, odbija jej się fajnie z jednej strony, wtedy musimy zachęcić tą osobę do zmiany strony. Ja zazwyczaj mówię prawdę albo kłamię, że na drugiej stronie będzie łatwiej. Chyba zawsze będzie łatwiej, bo już mózg trochę nabył umiejętności na jednej stronie, trochę sobie radzi z przeliczaniem tego miejsca uderzenia piłki, więc choćby z samego tego doświadczenia na drugiej stronie powinno być łatwiej. Kiedyś robiłem tak, że najpierw wprowadzałem osobę na forehand, później mówiłem, że na backhandzie będzie łatwiej. Testowałem też drugie podejście, ale widzę, że to mocno zależy, na której stronie jest łatwiej, mocno zależy od indywidualnych predyspozycji. Więc albo jak widzę, że ta osoba się na tej stronie ewidentnie męczy, a ma jakieś takie ustawienia, zagrania, które pokazują, że przejście na drugą stronę będzie łatwiejsze, no to wiadomo, wtedy mówię, tak, będzie łatwiej. Ale jeżeli taka osoba nie rokuje w ten sposób, nie ma takich doświadczeń, no to ją kłamie, że na drugiej stronie będzie łatwiej. Chodzi o to, żeby się jak najlepiej nastawiła do tej zmiany strony. I na drugiej stronie różnie bywa, może być często tak, że po zmianie strony zmienia się też pozycja tej osoby względem przedniej ściany. Ktoś musi podejść bliżej, ktoś inny potrzebuje być dalej. Pozwalajmy im na to, zachęcajmy do tego tak, żeby bawili się tą grą i było im jak najprzyjemniej. Po zmianie strony czasami jest tak, że ta osoba trochę się zaczyna zniechęcać, bo już nagle złapała jakiś flow, zaczęło tam to coś grać, odbijać się, a na drugiej stronie znowu jest jak na początku frustracja i brak możliwości trafienia i rozmijanie się z piłką. No tu trzeba dopasować się do tej osoby. Czy może ją trochę przycisnąć, powiedzieć jej, że znaczy przycisnąć, w sensie takim, że mówimy tak, że organizm, mózg potrzebuje trochę czasu, żeby się dostosować. Daj sobie szansę, spróbuj jeszcze raz, jeszcze chwilka, jeszcze minutka, jeszcze 15 sekund. Przetrzymujemy tak długo, aż jej zacznie sprawiać to przyjemność. Fajnie jest, a raczej prosto jest, jeżeli mamy osobę, która lubi biegać, umie biegać, umie dobiec do piłki, możemy dosyć dynamicznie, szybko zmieniać jej stronę. Tak? To, o czym wcześniej mówiłem, że mówimy, gdzie poleci piłka, w którą część kortu i ta osoba dobiega i ma z tego frajdę. Jeżeli tak nie jest, osoba jest dość statyczna, ma problem z dobiegnięciem do piłki, ledwo odbija tę piłkę, no to gramy jedna strona, druga strona, później powolutku wprowadzamy zmianę stron, ale ta zmiana stron powinna być taka, żeby ta osoba faktycznie miała bardzo dużo czasu na dobiegnięcie. Ja często robię tak, że 4-5 odbić na jednej stronie i później mówię biegnij na drugą stronę, bo tam będzie piłka i jakąś powolną piłkę, najczęściej taki lob łatwy do odebrania. Łatwy do odebrania, czyli taki, żeby spadł na, żeby piłka spadała na wysokości tej osoby drugiej. Żeby piłka spadała na wysokości drugiej osoby, żeby jej było łatwiej zagrać po drugiej stronie kortu i od czasu do czasu właśnie zmienię jej stronę, żeby sobie przebiegła. Jak to nie wychodzi, ale ta osoba całkiem dobrze dobiega do piłek, które nie trafiają centralnie w jej pozycję, tylko wymagają trochę przebiegnięcia do przodu, do tyłu, to wtedy wprowadzam ten element właśnie zmiany długości zagrania piłki, żeby taka osoba sobie trochę też pobiegała. Kolejna rzecz to jest serwowanie i tutaj już mocno zależy. Są osoby, z którymi jestem trzeci, czwarty raz na korcie i dopiero wtedy wprowadzam serw, bo dopiero wtedy są w stanie na tyle zagrać. I często to też jest tak, że robimy jakiś markowany serw, nie pełen serw, bo one jeszcze nie mają siły, żeby zagrać. Jeżeli komuś zabawa się spodoba, chce się rozwijać, chce mówi, że ok, jest fajnie,
chce się nauczyć trochę grać w tego squasha, no to wtedy wprowadzamy jakąś naukę odbić, bliskie odbicia od ściany, z przodu i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest dobry już temat na film, bo tu można dużo pokazać i dużo powiedzieć. Natomiast rzadko kiedy, nie, w sumie nie rzadko kiedy, nigdy nie robiłem tego na pierwszych zajęciach. Bo rzadko kiedy chyba trafimy na osobę, która tego chce, potrzebuje, będzie się z tym dobrze bawiła na pierwszych zajęciach. Najczęściej osoby przychodzące na taki pierwszy mecz z nami, jeszcze nie wiedzą, że to nie będzie mecz, tak, ale kiedy wchodzą pierwszy raz z nami na kort, chciałyby sobie pograć, mieć z tego przyjemność i dążą do grania, a nie do jakichś ćwiczeń, treningów. I to było wszystko, co dotyczy osób, które nie potrafią, są zupełnie, zupełnie nowe, przychodzą. Aha, jeszcze jedna rzecz, te osoby, nie wiem czy często, ale zdarza mi się, że te osoby narzekają same na siebie. No mamy, tak jesteśmy wychowani w takiej kulturze, niestety taki przykry mamy, takie przykro mamy dolegliwość, że narzekamy i sami siebie karamy. Więc wprowadzam też ten element tłumaczenia, z czego to wynika i że tak być nie powinno. Jak ktoś nie potrafi w piłkę trafić jeden, drugi, trzeci raz, później w tę piłkę trafia parę razy, później znowuż nie trafia i się na siebie wkurza, to tłumaczę, mówię, że to nie ma sensu się na siebie irytować, bo mózg potrzebuje czasu. Nagle dostaliście do ręki nowe narzędzie, którego nigdy nie używaliście. Musicie się zupełnie nienaturalnie ustawić, zupełnie nienaturalnie tym przedłużeniem waszej ręki odbić w malutki obiekt. Tego też zazwyczaj w życiu nie doświadczamy, więc nasz mózg, nasz organizm potrzebuje czasu, żeby się tego nauczyć, do tego się przyzwyczaić i nauczyć się przeliczać, gdzie jest koniec rakiety, gdzie jest piłeczka, w którym momencie ją uderzyć, jak mocno uderzyć. To jest mnóstwo wyliczeń, których mózg musi dokonać, później wysłać odpowiednie impulsy do mięśni, które też niekoniecznie są nauczone reagować w taki czy inny sposób na te reakcje tego mózgu, na impulsy wysyłane z mózgu, więc nauczenie się tego wszystkiego wymaga czasu. Ważnym elementem tej nauki jest sen. W trakcie snu dużo tych schematów, których się uczycie, tych przeliczeń, które mózg robi, dopiero w trakcie snu będzie zapamiętywał, powtarzał, i efekty będą po drugim, trzecim spotkaniu. Więc jeżeli udało ci się odbić 3 razy, a 4 raz nie udało, to nie irytuj się, nie denerwuj się, bo taka jest normalna kolej rzeczy. Mózg jeszcze nic się nie nauczył. Ty jeszcze nic się nie nauczyłeś. Ty potrzebujesz na to czasu. Dużo czasu. Potrzebujesz snu, żeby to przetrawić. Żeby mięśnie z mózgiem nauczyły się odpowiednio kontaktować, odpowiednio działać. Czasami takie tłumaczenie pomaga, czasami irytuje. No trzeba to dopasować do odbiorcy, poziom przekazu, jakość przekazu, natomiast podpowiadam to jako jedną rzecz, żeby zwracać na to uwagę, że jak ktoś się na siebie irytuje, żeby mu mówić, że to nie ma sensu. Jak my zaczynaliśmy, też nie trafialiśmy. Teraz, kiedy gramy tam każdy odpowiednio długo, ja mówię, że teraz, kiedy gram 8 lat, dalej zdarza mi się nie trafiać w piłkę, niestety dość często, niestety w kluczowych sytuacjach na turniejach, więc ty się nie wkurzaj, że ty za pierwszym razem nie trafiasz w piłkę, bo ja będąc pewnie już tysięczny raz na korcie, dalej w tę piłkę nie trafiam. I zdarza się to najlepszym, to nie jest powód do frustracji. Dla ciebie priorytetem jest to, żeby cieszyć się z tego, jak ci się udało trafić. Bo idzie ci to świetnie, robisz to szybko, naprawdę szybko załapałeś to, że trafiasz w piłkę. I na tym chyba skończę wątek tych osób właśnie zupełnie nowych. Natomiast kiedy drugi wątek na dzisiaj to te osoby, które przychodzą trochę porywalizować. Takie osoby, szczególnie jeżeli one są w dobrej kondycji, one grały w jakieś sporty rakietowe, tenisa, badmintona, w tenisa stołowego, cokolwiek, tak, co im pozwoliło nauczyć się pracować z rakietą, mają odpowiednie silne odbicie, trafiają w piłkę. No to z osobami takimi możemy na początku pójść dalej. Tak, znowuż zaczynamy od prostego odbijania piłki, to może potrwać tylko chwilę, żeby wyczuć, jak ta osoba jest dobra, ile potrafi. I po czymś takim, może to trwać minutę, dwie, pięć, już możemy tej osobie pokazać, jak właściwie trzymać rakietę, jak ustawić rakietę.
znowuż chwilę popracować nad właściwym ułożeniem rakiety. Jak to załapią, to możemy iść dalej, jak tego nie załapią, to możemy też to sygnerować i iść dalej, czyli pokazać im, skąd serwujemy, jak serwujemy, na czym polega serw i na czym polega gra. No i tutaj chyba nikomu nie muszę tłumaczyć, zresztą pewnie instynktownie wszyscy z nas do tego podchodzimy podobnie, czyli takiej osoby dajemy zazwyczaj fory, żeby dać jej pograć, żeby dać jej jak najwięcej odbić, pobiegać, oswoić się z piłką. Może zwycięstwo ma dla was sens, może nie, fajnie gdyby nie miało, gdybyście w ogóle nie skupiali się na liczeniu punktów, tylko na tym, żeby tej osobie dać pograć. I tutaj fajna rzecz, którą ja lubię z takimi osobami trenować, to jest konsekwentne granie drive'ów do tyłu. Ustalam sobie, że na przykład z każdej pozycji, z każdego zagrania będę zawsze grał do tyłu i zawsze na lewą, albo zawsze na prawą stronę, albo zamienię to. Zależy od poziomu, jaki ta osoba sobą reprezentuje i na co my sobie możemy pozwolić. I tak jak z osobą, która stoi w miejscu, ćwiczymy celność, tak z osobą właśnie wybieganą, która chce powalczyć, możemy sobie ćwiczyć granie w miarę celnych piłek do tyłu, w miarę celnych, czyli albo gramy silnego drive'a za kort, za boks serwisowy, tak żeby drugie, właśnie to jest problem trochę, bo nie możemy grać tych agresywnych drive'ów takich, żeby drugie odbicie spadło przed szybą, bo ta osoba najczęściej nie będzie miała szans, ale wymyślamy sobie jakiś target, jakiś cel, który trafiamy i gramy w to miejsce, celujemy w to miejsce. Możemy ćwiczyć loby, cross loby, cokolwiek, co chcemy ćwiczyć, co sprawi nam przyjemność w trakcie tej gry, będzie dla nas wyzwaniem, a jednocześnie robimy to na tyle dobrze, żeby ta druga osoba była w stanie tę piłkę odebrać, do tej piłki dobiec i się grą cieszyć. I na tym chyba wyczerpałem wątek nowych osób na korcie. O, fajnym elementem jest, ale to już jest rzadkość na naszych kortach, jeżeli mamy kort interaktywny, na którym możemy się bawić. Nie wszystkim może się spodobać squash w takiej czystej formie, nie wszystkich interesuje granie kompetytywne, czyli ta rywalizacja między zawodnikami. Niektórzy mogą chcieć innych wyzwań, niektórzy potrzebują dodatkowych bodźców, żeby się dobrze na korcie bawić, bo jesteście na przykład tak nudni jak ja i to ta druga osoba musi budować atmosferę, nie wy. Wtedy pomocą rozwiązanie może być kort interaktywny, gdzie odpalamy sobie jakąś grę, dodatkowo fajnie się bawimy. Można organizować wyjścia w parę osób. My robimy czasami wyjścia rodzinne na squasha i zamieniamy się, rotujemy między sobą, tak żebym z jednej strony miał okazję, żebyśmy wszyscy mieli okazję ze sobą pograć. Ja wtedy wchodzę do każdej osoby i narzucam jakiś swój schemat gry, czyli albo ułatwiam odbicia przez to, że nagrywam na tą osobę, albo wręcz przeciwnie, zmuszam do biegania. No zależy z kim wchodzę, z kim gram. A pozostałe osoby grają na swoim poziomie, odkrywają swoje możliwości i zazwyczaj wszyscy dobrze się przy tym bawią. Bo o to chodzi, żeby iść z dobrym nastawieniem. No, to, czego bym właśnie unikał, to wyciągania kogoś na siłę na kort do squasha. Ja żonę namawiałem 8 lat na to, żeby poszła na squasha. W końcu dała się namówić i chyba będziemy dość, znaczy nie wiem, czy dość regularnie, ale będziemy chodzić. Chodzimy rodzinnie, mamy z tego zabawę, to jest najważniejsze. Osoby z pracy, które w squasha wprowadzałem, też wiele z nich, nie mówię, że wszyscy, bo to nie wszystkim się ten sport spodoba, nie wszyscy mają na niego czas i ochotę, ale regularnie pytają o to, kiedy zorganizujemy znowu jakieś wyjście, kiedy pójdziemy. Więc jest to fajna forma angażowania i tak jak mówię, te moje porady chyba się sprawdzają, bo działają. Jeżeli macie jakieś inne własne sprawdzone pomysły, jeżeli macie patenty na to, jak zachęcić, jak dobrze się bawić na korcie, proszę dawajcie znać. Chętnie poczytam, chętnie posłucham. Trzymajcie się, bawcie się dobrze na kortach i zarażajcie, nie zniechęcajcie. Cześć.